Zdrowia! Czy generał w Meksyku ogłosi stan wyjątkowy, tak jak Jaruzelski ogłosił stan wyjątkowy? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, będzie duża różnica. Meksykański generał ogłosi stan wyjątkowy przeciwko bandziorom, mafiozom i innym kryminalistom w Meksyku, a Wojciech Jaruzelski, ściemniacz szkami na oczach, ogłosił przeciwko polskiemu narodowi, także to jest dramatyczna różnica. Pol Pot też zrobił stan wyjątkowy w Chile, no ale on to walczył przeciwko komunistom. Jaruzelski komunista. Także w zasadzie zamiast demokracji wprowadził stan wojenny. No co się dzieje w tym Meksyku? W tym Meksyku dzieje się makabra. No i właśnie teraz meksykańscy żołnierze, no ogólnie rzecz biorąc, no to oni jednak no znani są z tego, że słuchają się rządu, tak? Że jednak wojsko nie ma tych ambicji politycznych, no bo widzi, co się dzieje, tak? Jak wojsko się weźmie za rządzenie, no to nie za bardzo wychodzi, także lepiej wojsko jednak pilnować do obrony, no a dać ludziom wybory i polityków i tak dalej, żeby rządzili. No w Meksyku akurat wszystko się rozpadło. W Meksyku bandziory opanowały dużo rejonów Ameryki. Meksyku, szczególnie na tym pograniczu z Ameryką Północną. No i politycy, rząd jako taki stracił jakikolwiek autorytet w oczach Meksykanów przez to, co się ostatnio dzieje. No, Amerykanie, no i Meksykańczycy są po prostu przestraszeni tym, co się tam dzieje, tymi atakami terrorystycznymi. Ostatnio to właśnie zginęło bardzo dużo kobiet, nawet i dzieci. No, to byli mormoni. Mormoni, no to są w zasadzie w Salt Lake City, w Utah jest ich najwięcej, no ale dużo tam też się rozdzielali, bo byli, no mormoni jako tacy są protestanci, oni protestowali no nie mają nic wspólnego z Watykanem. Mormoni to jest taki, można powiedzieć, religia stworzona przez Amerykanina, no ale bardzo się rozwinęła. No i tam w Utah mają potężne świątynie, no tam znaleźli spokój, ale część z nich też nie podobało im się tych hardkorowi, tacy betonowi mormoni, no to część wyjechała do Meksyku. No i tam w 1920 latach zaczęło się dużo osiedlania, no ale wcześniej co się stało? No stało się to, że w Ameryce po prostu skasowali wielożeństwo, no bo wśród mormonów to było to wielożeństwo, tak jak wśród muzułmanów. No i oficjalnie Ameryka zabroniła tego, no to tamci w ramach buntu po prostu przenieśli się do Meksyku. No i tam w Meksyku to wielożeństwo jeszcze jakoś prowadzili, nie było to problematyczne. No i do tej pory te kolonie mormonów są. No oni dużo pieniędzy zarabiali, tak, także najróżniejsze tam rzeczy prowadzili. Jeden z tych założycieli kupił chyba tam z 200 czy 300 tysięcy hektarów jakiejś tam ziemi, zrobił takie kolonie. No i to się wszystko jakoś rozwijało. No i te kartele, ci bandyci, ci wszyscy handlarze narkotyków, nie bardzo im to pasuje. No i dlatego tam mordują. A dlaczego mordują? No bo państwo przestało być silne. Wszyscy ci, co przewożą te narkotyki do Ameryki, po prostu czują się bezkarni i to robią. No i teraz Ameryka w zasadzie mówi, że już starczy tego, że to jest przekroczone po prostu taki poziom, że jest nieprawdopodobne. No a oni się mordują się, szczególnie tych rywali, no i rodziny, i starają się wykończyć przeciwnika, ale też przy okazji mordują niewinnych, czy przez pomyłkę, czy przez jakieś dziwne sytuacje. No ale to już dzieje się od 20 lat, można powiedzieć. Od 2000 roku
kokainę no, robili w Ameryce Południowej i przewozili to przez Karaiby, no ale później kiedy Ameryka w latach 1990 zaczęła to przycinać, koło 2000 roku zaczęła przycinać, no to całe te narkotyki zamiast iść przez wyspy, przez wodę, przez ocean, no to zaczęły iść Ameryka Południowa, Ameryka Środkowa, Meksyk i do Stanów Zjednoczonych. No i mniej więcej w tym samym czasie Meksyk był, do tamtych czasów był prowadzony mniej więcej jednopartyjny, no a później no zaczęło się bardziej, można powiedzieć, demokracji, mniej zamordyzmu, tak? No ale jak zaczęło się mniej tego zamordyzmu, zaczęło się te demokracja, no to te dużo tych instytucji było zdecentralizowanych, te siły wszystkie państwowe zostały zdecentralizowane, no i dużo tych instytucji państwowych, wojsko, sądy, policja, polityka, no po prostu nie była przygotowana na ilość tych bandziorów, którzy wstąpią, wejdą na tą drogę zarabiania pieniędzy wysyłaniem narkotyków do Ameryki. No, przypuszczają, że ilość tej kasy z Ameryki, która płynie, no to jest 10 miliardów dolarów z Ameryki płynie do Meksyku. Także to są po prostu nieprawdopodobne pieniądze. W 2016 roku liczą, że Amerykanie wydali 150 miliardów na kokainę, na heroinę, na metamfetaminę, na marihuanę, czyli 50% więcej niż to, co wydali w 2010 roku. No i trzeba jeszcze powiedzieć, że legalizacja marihuany następuje, tak? Także że po prostu społeczeństwo dostaje takiej ilości tych narkotyków, że całe te państwo może się rozpaść, tak jak Chiny się te jak była wojna opiumowa, no to Chiny, powiedzmy, się rozpadły. No, problem opium i tych nadużywania został rozwiązany przez nomen omen, przez komunistów, bo jak oni przyszli, no to po prostu powystrzeliwali wszystkich tych narkomanów i sprawa się zakończyła. Oni nie tylko rozstrzeliwali handlarzy narkotyków, no ale też rozstrzeliwali albo skazywali na ciężkie roboty tych użytkowników narkotyków. No całe ta wojna opiumowa to była to, że Anglicy potrzebowali srebra, Afganistan i Indie produkowały te opium, srebro było w Chinach, także że to wszystko przechodziło tak po trójkącie, srebro, opium i to było no zgubne dla Chińczyków, to po prostu rozwaliło społeczeństwo, tam mieli te rewolucje bokserów i tak dalej. No ale wracając do Meksyku, no to 150 miliardów na narkotyki, to są przy 320 milionach ludzi, to są straszne sumy, tak? I te wszystkie kartele to zaczęły w zasadzie rządzić państwem, że zaczęły rządzić tymi, no powiedzmy, nie tylko dzielnicami, nie tylko miastami, nie tylko powiatami, ale całymi województwami. Oni zaczęli rządzić całymi województwami. No i oni wszyscy tam, wszyscy wszystkich znają, wiedzą, kto jest bandzior, kto nie jest bandzior. Taki centrowo prawicowy prezydent Felipe Calderón, on był od 2006 do 2012 roku, no to on starał się zrobić porządek w tych stanach, czy w tych rejonach, czy powiedzmy województwach, w tych najbardziej zagrożonych, przez to, że on po prostu szedł i tam zwalczał tych bandziorów. Później Enrico Peña Nieto, no to on był od 2012 do 2018 roku, no to też starał się zwalczać. No ale teraz ostatnio przyszedł do władzy lewak, lewicowy. No tych dwóch poprzednich zwalczali, ale to przyszło do góry. No to ten teraz lewicowy prezydent Andrés Manuel López Obrador, on powiedział, że w zasadzie no to trzeba
trzeba przytulić, a nie strzelać. No to jest takie podejście z kwiatkami do bandziorów. I powiedział, że nie ma co tych konfrontacji robić i trzeba zmniejszyć ilość krwi. No i trzeba socjalnie, społecznie podchodzić do nich, podchodzić do tych rekrutów, którzy przychodzą tam pracować dla tych karteli, że trzeba ich uświadomić. No i takie po hiszpańsku takie hasło to było abrazos no balazos, czyli przytulić, nie strzelać. No, przytulić bez naboi. No, to jest takie po 11 miesiącach, no to wygląda na to, że to taki sam debil jak we Francji, kiedy malowali te kredkami czy kredą na chodnikach te kwiatki dla tych bandziorów muzułmańskich, którzy wywalali w powietrze niewinnych Francuzów. Federalna policja została wymieniona przez nową Gwardię Narodową. To jest ten nowy właśnie prezydent socjalistyczny, lewicowy. No i wywiad, cały ten system wywiadu został od nowa przerobiony, tak? Także, że niby coś kombinowali. No i nic z tego nie, te wszystkie rozwiązania pokazują, że te negocjowanie pokoju, że taka sprawiedliwość lepsza dla tych bandziorów i całe te programy socjalne, społeczne w oczach tego socjalisty miały działać, no a w oczach bandziorów po prostu powiedzieli, rząd się rozpada, rząd jest słaby, rząd nie wie co robić, no i zaczęli robić to, co chcą. Także w Meksyku było ostatnio bardzo dużo wpadek, zamordowali 14 policjantów w stanie Michoacán. 14 policjantów przyszli po prostu, pozabijali ci bandziory, te kartele. 17 października w mieście Culiacán to oficerowie tam, ci służba policyjna zarejestrowała syna Ovidio Guzmana. A Guzman to jest ten, co siedzi w Ameryce w więzieniu, no bo on prowadził te kartele. No to przyjechała policja, zarejestrowała tego syna Guzmana, syna tego El Chapo. No i w zasadzie cały ten kartel, ten Sinalao kartel rozdzwonił, mówi, macie przyjeżdżać, brać karabiny maszynowe, granaty, co tam się da. No i przyjechali, w zasadzie otoczyli tą policję, powiedzieli, oddajcie syna El Chapo i później możecie wyjść. No przy okazji tam zabili sporo, ale część w zasadzie w skarpetkach wypuścili, skopali ich, obstrzali i tak dalej. No i to jest w zasadzie obciach dla całego rządu. Meksykańskiego. No i później 5 dni po tym to właśnie żołnierze się spotkali. Spotkali się 500 się żołnierzy spotkało. No wysokiej rangi żołnierze z ministrem obrony narodowej Luis Crescencio Sandoval. No i generał Carlos Gaitan Ochoa. Zrobił przemówienie, mówi, że my się martwimy o Meksyk dzisiaj, tak? My się martwimy o Meksyk dzisiaj. Jako obywatele jesteśmy wkurzeni, ale jesteśmy obrażeni jako żołnierze. No także wygląda na to, że jest tak blisko do puczu wojskowego, tak? Że wojsko po prostu się weźmie za nich i zacznie rozstrzeliwać, tak jak Meksykanie, jak Chińczycy porozstrzeliwali tych bandziorów, no to po prostu będą tylko szwadrony śmierci. Pięciominutowe powiedzmy sąd jakiś taki przyspieszony. No i ci żołnierze jednak wezmą, poradzą sobie chyba z tymi problemem. No i ten generał powiedział, że w zasadzie kiedy politycznie była jakaś jedność, no to był porządek, no to był jakiś postęp, ludzie zarabiali, jakoś to wszystko było, życie jakieś było normalne, ale
teraz, kiedy już nie ma tego, tej jedności, no to wszystko się rozwala, to państwo się rozwala, część terytoriów wchodzi pod kontrolę bandytów, no i teraz trzeba coś zrobić. No i teraz taki historyczne przypomnienie, to właśnie powiedział, że Meksyk żyje w bardzo takim spolaryzowanym tym społeczeństwie, ale że prądy lewackie nie mają popularności wśród ludności, tak? Że leftist currents, czyli lewicowe prądy, nie mają poparcia wśród społeczeństwa. No i wygląda na to, że faktycznie nie mają takiego poparcia, no i możliwe, że jednak zrobi, że jednak te żołnierstwo, że ci wojskowi są nieszczęśliwi, czyli patrzą się niechętnie na to, co tam się dzieje i przypuszczalnie wezmą sprawy w swoje ręce. Tak myślę, że to niedługo może się stać. No a na pewno by to pomogło Ameryce, tak? Na pewno by pomogło Ameryce, no bo jeżeli do Ameryki szmugluje się, no ja rozumiem, że jest prawo popytu i podaży, tak? Jeżeli są chętni do kupowania, to są chętni do sprzedawania. No ale jednak no oddolne rozwalanie społeczeństwa przez lewaków, nawet przez legalizowanie tej marihuany, no to jednak ogłupia to ogólnie społeczeństwo, ludzie się degenerują, spędzają czas na tych używkach, wystarczy, że wódka jest legalna, no papierosy lewactwo zrobiło nielegalnymi, praktycznie rzecz biorąc, a marihuanę zrobili legalnymi. Także to normalny człowiek to się po głowie drapie, jak to jest możliwe, żeby papierosy zdelegalizować, a marihuanę zalegalizować. No ale to tak to jest z lewactwem, tak? Szkoda tego Meksyku, no. Wiadomo, że każdy chce mniej tych bitew na karabiny maszynowe, nie tylko w Meksyku, no ale chyba dla Meksyku nie mogą się poddać, no i chyba władza pójdzie w ręce jakiejś silnej ręki, no bo to jest osiągnęło to masę krytyczną. Także inaczej chyba nie da rady. Inaczej chyba po prostu, jak zwykle, jak politycy doprowadzają do rozluźnienia i państwo upada, no to jednak ten zamordyzm. No ale najważniejsze jest, żeby jednak bronić obywatela, tak? No bo ten obywatel, jeżeli jest ścigany przez gangsterów i bandziorów, korupcja, szantaże i tak dalej, opłaty, haracze, no to nie jest dobre dla żadnego społeczeństwa i bardzo dużo ludzi z tych Meksykanów po prostu ucieka, przyjeżdża do Ameryki, no bo w Ameryce niby jest najgorszy kraj na świecie, no ale dużo ludzi chce w nim mieszkać. No najgorsze jest to, że dużo z tych Meksykanów, jak przyjedzie do Ameryki, no to chce polityki takiej właśnie jak w Meksyku. To jest w ogóle idiotyzm, no ale bardzo dużo Polaków, powiedzmy, no to też powiedzmy połowa, czy nawet więcej niż połowa Polaków w Ameryce to jest socjalistami, demokratami. Także to też jest jakieś kuku na muniu, jakieś psychiczna choroba, no bo jednak jeżeli się przyjeżdża do Ameryki, no to jednak ta konstytucja, pierwsza poprawka, wolność słowa, wolność do posiadania broni, tego rodzaju rzeczy, no to powiedzmy, jeżeli ktoś w to nie wierzy i wolność wypowiedzi i wolność religii i wolność do broni, jeżeli ktoś w to nie wierzy, no to powinien spieprzać w zasadzie z Ameryki, powinien opuścić Amerykę i nie być w Ameryce. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. To jest guziczek, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach, codziennych filmików. Do następnego codziennego filmiku bez monetyzacji.